Siemano wszystkim, z tej strony Febra, to jest kolejny odcinek z GTA 5. Zanim zacząłem nagrywanie, w międzyczasie zadzwonił Wade z kolejnym spotkaniem i teraz mamy jeszcze misję dodatkowo H. Natomiast wydaje mi się, że jedna i druga, no właśnie, są dosyć daleko, więc tym autem na pewno jechać nie będę. Ja się tam przelecę samolotem raz, dwa. Będzie znacznie szybciej. I myślę, że póki co to po prostu weźmiemy sobie misję B. Bo była pierwsza, no po prostu. Okej. Zatem lecimy do misji B. No tym też będzie znacznie szybciej niż kargobowym. Tu jest jakieś więzienie, ale tu nas chyba nie zaatakują. No puściliśmy, nic się nie dzieje. Tam wysoko, daleko po lewej stronie mamy samolot. Ciekawe, czy bym go dogonił, ale chyba nie. Ha, już zniknął. Okidoki. No, ten sposób to my zaraz będziemy, kurde. O, Tama, świetna sprawa. Mam nadzieję, że potem do misji H też będziemy mogli się przelecieć. B jest w ogóle niedaleko lotniska, chyba mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Albo to jest nie ta strona miasta, która mi się wydaje. Aha, B jest tutaj. Okej. Ouch. O. Przysłuż są. Tortured people, committed a litany of other crimes. Oh, we're so straight. Here's Trevor. Great! Looky, looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? No, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when.
I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Opuść teren. Opuścimy, ale na pewno nie tym. Po to w końcu tutaj przyleciałem helikopterem. Opuściłem, no i co teraz? Okej, nowy kontakt, Dave. Alright guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this. The hell? Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah, get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. Alright, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. Okay. No i przygotowania są dostępne w HS. Potrzebny będzie też pojazd do ucieczki. Ten pojazd się nada. Nie nada się do ucieczki, okej. To oczywiście czym lecę teraz. Nieważne, my jesteśmy tutaj, w takim razie podlecimy sobie do tego HS tutaj na lewo pierwszego. Mamy najbliżej. Stąd chyba zakosimy śmieciarkę, ale nie jestem pewien. Ukradnij wóz holowniczy, aha. Chwila. Tutaj sobie wylądujemy. Tego słuchać. No ale dobra. Lecimy w takim razie. Te przygotowania są naprawdę świetne, bo przynajmniej wiemy co mamy zrobić. Tylko moglibyśmy naprawdę jakiś nowszy holownik, kurczę, skombinować, a nie takie coś. No ale... Serio, tak naokoło musieliśmy jechać. Można było szybciej wjechać na górę. Wow, ile jeepów na górze postawionych. The fuck is that? Dobra, 2 kilosy niecałe. Serio, jak to skręcę, ja pierdzielę. Okej. Okay. Oh shit. To jest chyba podobne coś do śmieciarki, ale śmieciarką to nie jest. To jest tylko ciężarówka, która przewozi rzeczy do, znaczy śmieci do recyklingu. Okej. Okay. Prawie jesteśmy. Jasny gwint. Trochę tylko ją pouszkadzam, gdzieś tam porysuję na boku i tyle. Nic wielkiego. Aha, tu znowu.
Wszystko tutaj. Oh shit. Wszystko w takim razie tutaj. Nie ma problemu, mamy porządne auto, żeby stąd sobie pojechać dalej. I tym się oczywiście za moment zajmiemy. Dobra, to mamy zrobione. Kontynuuj. Wchodzimy do tego auta i lecimy do kolejnego punktu, znaczy się. Okej. Nie nada się na do ucieczki. No spoko, ja nie wsiadłem do tego po to, żeby go wziąć do ucieczki, tylko po to, żeby nim się przedostać do kolejnej misji, czyli tej. Tu mamy najbliżej chyba. Wow, to ma na pewno na tył. Okej. Nie jest to najszybszy wóz, ale lepsze to niż nic. Nie będziemy się teraz przesiadać chyba raczej. Nie ma to zbyt dużego sensu. Dobra, ciekawe czy tam mamy do zrobienia. Albo śmieciarka, albo coś jeszcze innego. Nie wiem co oni tam jeszcze chcieli. No, no wóz do... którym mogliśmy uciec, ale... No, chyba sami będziemy musieli znaleźć go. Albo... Albo też jest w jednej z tych misji HS, ale cholera wie. O, jesteśmy już. Szybko poszło. Stąd w takim razie, w moim mniemaniu, mamy wziąć chyba ten wóz. Ten pojazd może być dobrym wozem do ucieczki u Kriego w jakimś odosobnionym miejscu. Okej. Okay. Looks great. Ja mam go ukryć? Oh shit! Dobra, w takim razie, skoro mamy go ukryć, to ja bym pojechał nim do... No do garażu domu. Gdzie Trevor ma dom? To na pewno nie jest jego dom. Lądowisko, nie. Trevor ma chatę, ale gdzie do cholery to? A tutaj, holy shit. Kryjówka, jedna z dwóch, a gdzie jest jeszcze druga? Aha, druga jest tu w środku miasta, przecież była gdzieś. Tutaj. Tylko nie wiem, czy tu jest garaż. Się okaże, że nie ma. Ten pojazd może być dobry, ukryj go w jakimś osobnym... od osobnionym miejscu, wybierz opcję, oznacz punkt ucieczki, dzwoniąc do Michaela. Oznacz punkt ucieczki? Dzwoniąc do Michaela. Spotkanie? Nie. Oznacz punkt ucieczki, what the hell? Dobra, no cholera, spróbujemy, no. Ja innego wyjścia nie widzę, no chyba, że... Chyba, że nic z tego nie wyjdzie, no to pojedziemy do tego naszego normalnego domu, bo ja tam nie przypominam sobie, żeby był garaż. A jeśli nie będzie, to będzie kiepskie miejsce na ukrycie auta, tak? No ale ładnie zapieprza, nie powiem. No na pewno nie mnie ścigają. Lucky miss! What the hell? Just take it. It's thrift store anyway. Help! That bastard just robbed me! Your petty crime offends me.
the hell? Na szczęście z tłumikiem miałem. Aha. Jeśli zyskasz skradziony przedmiot, możesz go zatrzymać lub zwrócić właściciela w zamian za nagrodę. Spoko, w takim razie schowajmy broń. Mam nadzieję, że mi auto nie zniknie. Okej, whatever. Czemu minus kasa? Aha. Kurde, auto mi się ubrudziło krwią, no. Ależ to kurde, piękny odgłos. Kurde, no po prostu jak miał takie auto w prawdziwym życiu, to byłoby świetnie. Wiem, że jest stare, ale... Ale nie wygląda źle. Okej, chwila prawdy. O, to nie tu. Tutaj. Tu jest auto Trevora. No właśnie, cholera, tu nie ma garażu. Do żadnego też z tych garaży nie mogę ja wjechać. God damn it. To co mam, kurde, jechać do tamtego? A to co to jest? Garaż na Pillbox Hill. Może kupimy. Bo to jest na przykład dom. Nieruchomość. Ale ile, a ile ten garaż kosztuje? Cholera wie. Może musimy go kupić, nie wiem. No kurde, zajedźmy. A jak nie, to pojedziemy po prostu do kryjówki pierwszej. Trevora tej podstawowej. No generalnie kasy mam tutaj sporo, więc... nie powinno być źle. Michael. Musimy jeszcze załatwić wóz do ucieczki, znajdźcie jakieś... No, zaparkujcie go w jakimś mało widocznym miejscu i zadzwońcie do pozostałych, gdzie stoi. Dobra, no dude. Czyli teoretycznie... Nie muszę go chować do garażu. No ale dobra, już zobaczmy, skoro tu już jestem. 30 tysięcy? Co to jest? Naciśnij, aby potwierdzić zakup. Do pojazdu zakupiony w sieci, jak i wykonany w garażu, okej. Okay. Może to tak, że kolekcjonuje pojazdy specjalne, okej. Okay. Garaż kupiony, okej. Okay. Super. Ale tu pisało, możesz... Nie możesz tu zostawić samochodu do ucieczki, za dużo ludzi kręci się w okolicy, no. A. Kup jakieś wozy na legendarny motor, coś tam. Dobra, czyli... Musimy po prostu sami znaleźć jakieś miejsce. W takim razie. No musimy wyjechać z miasta, to jest chyba oczywiste, nie? Czy niekoniecznie? Gdzie my jesteśmy? Tutaj, na środku. W takim razie pójdźmy sobie w ten rejon, na przykład tutaj. Tutaj o, jest jakiś zajazd chyba. Oh yeah.
Ale furka. Ścigasz się, gościu? Nie masz szans. Hehe, widziałem. Tu było coś na niebiesko. Jest coś na niebiesko, ale to chyba ten garaż, który kupiłem, nie? Czy what the hell? Czekaj. Nie, no to jest na pewno garaż, który kupiłem. Ale sprawdzę, bo nurtuje mnie to. Nie. What the hell? Chyba, że to jest kolejna misja HS? Nie, what the fuck? Dobra, never mind. Chyba, że da się tu jakoś wjechać? Nie da się, czekajcie. Oh fuck. Ciekawe, co miałbym tu zrobić. Wydaje mi się, że to jest jedna z pobocznych misji, ale nie chcę auta stracić, no mówię. Dlatego olejemy tę sprawę. Przynajmniej chwilowo, ale podejrzewam, że jak tak odjadę, to misja się dezaktywuje. O ile to była misja, nie wiem. Czy zadanie jakieś poboczne. Dobra, na razie dowieźmy to auto w jakieś właśnie to miejsce. Odpowiednie. Oh my goodness! Ale auto zarąbiste. Dobre hamulce ma to auto, nie powiem. Oh my god! Dobra. Spróbujmy tutaj, no ale... W tym miejscu można zostawić wóz do ucieczki. Wybierz opcję oznacz punkt ucieczki dzwoniąc do Michaela. Oznacz punkt. Miejsce akcji. Szybki zapis, kontakty. Ustawienia. A te... Oznacz punkt ucieczki, o jest. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Pacific Bluffs. Okej. To mamy z głowy. Mamy 23 minuty. Ja jeszcze... Misja zaliczona, no nie wiem, dobra. Weźmy sobie to auto. Tam było troszeczkę lepsze chyba, to co właśnie pojechało, no ale... Tylny zderzak i tak już jest uszkodzony. Oh, what the hell? Dobra, podjedźmy jeszcze raz do tamtego miejsca, ale wydaje mi się, że już raczej ta misja zniknęła. O ile w ogóle bym trafił do tego miejsca, chyba nie. Nie mam pojęcia, gdzie to było. Nie tu. Oh my fucking god. No dobra, chyba nieważne. Chyba pojedziemy sobie do kolejnej misji. HS i tyle. P.
HS kolejna jest tutaj na prawo, ale jest też tutaj. I tu znowu. Dlaczego? Nie wiem. No dobra. Pojedźmy tutaj. Ale byliśmy tu. W tej. No dobra, nieważne. Skoro chcą tutaj, to niech będzie tutaj. Ale wydaje mi się, że to będzie znowu kradnięcie holownika. Bo stąd właśnie go zabieraliśmy. Jeżeli tak, no to w takim razie musimy... Ale to by było dziwne, że nam się misje, które żeśmy wykonali, nie usuwają. Dobra, już pojedźmy tędy. Chciałem to zrobić. What the hell? No, okej. Maski. Serio potrzebne? Ja bym wziął te czaszki. Dobra. Chwila. Kup. Cofnij dużym zoom. Dobra. Ale what the hell? Jest na zielono. Co ja mam tu zrobić jeszcze? Przejrzeć maski. Koszulki? Serio? A może mam kupić? Aha, dla Trevora. Te. Michael and Franklin. Ukończono maski. Kontynuuj. Teraz tak, P. Jedziemy tutaj. No tam mamy 27 minut, więc w sumie moglibyśmy już zakończyć. Tylko niech on sobie jeszcze przedzwoni. Łuki. Będziesz mnie bić? Dziękuję. Dobra, słuchajcie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Kolejnymi misjami oczywiście zajmiemy się w przyszłym. Trzymajcie się. Pa, pa.